chciałbyś sprawdzić się jako osoba prowadząca wywiady na galach tudzież konferencjach freakfightowych, wyślij na mail kontaktowy podany w opisie twoje zgłoszenie, a może to ty zostaniesz wybrany. Miłego oglądania. Dobry wieczór, panie i panowie, z tej strony Patryk Trzaska oraz Adrian Węgierski. Rozpoczynamy media trening i ceremonię ważenia przed jutrzejszą jubileuszową galą Prime 10. Kłaniamy się nisko wszystkim widzom i przypominamy, że po dzisiejszym media treningu odbędzie się również zadyma. Partnerem kanału jest TotalBet, legalny polski bookmacher. Z moim kodem wybitne szoty otrzymacie atrakcyjny bonus powitalny w postaci 3 zakładów bez ryzyka do kwoty 111 zł. W przypadku przegranej cała postawiona kwota wróci na wasze konto, skąd możecie od razu wypłacić ją na konto bankowe. Ponadto TotalBet wychodzi naprzeciw graczom, oferując grę bez podatku, co oznacza, że wasze wygrane będą wyższe o 14%. Kupon musi zawierać minimum 3 zdarzenia, każde z minimalnym kursem 1,30. TotalBet jest jedynym bookmacherem pozwalającym wytypować nadchodzącą galę Prime MMA 10. Z tej okazji możecie skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej, jaką jest TotalFree. Obstawiając dowolną walkę na Prime MMA 10, rejestrując się z mojego kodu, możecie skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej, jaką jest TotalFree. Dzięki czemu wpłacając na konto minimalnie złotówkę i stawiając dowolny zakład na wydarzenie Prime na minimalnym kursie 1,15, przy wygranym kuponie otrzymacie freebet w wysokości 100 zł. Chcecie również stworzyć swój kupon, możecie zarejestrować się z kodem Wybitne Szoty. Link do rejestracji oczywiście macie w opisie filmu. Mr. Mati niesiony zwycięstwem nad czarnym Polakiem, ale w tym pojedynku poprzeczka będzie postawiona troszeczkę wyżej, bo jego przeciwnikiem De Carpi. Tak, i będzie to de facto finał turnieju, który rozpoczął się na poprzedniej gali, ale nie mógł być kontynuowany z racji kontuzji jednego z zawodników, więc panowie będą mieć okazję jutro dokończyć niedokończoną historię. Damian De Carpi Kasprzak, czyli człowiek, który wyzwań się nie boi i potrafi podjąć walkę w... No właśnie, podjąć walkę w sumie bez zapowiedzi na ostatnią chwilę. To pokazuje jego duch walki i duszę sportowca. No i przede wszystkim De Carpi niepokonany w organizacji Prime Show MMA. A my, szanowni państwo, już za chwilkę poznamy wyniki ważenia. Mr. Mati 86 kg 600 gramów, De Carpi 85 kg 800 gramów, zatem nieznaczna różnica między zawodnikami. Ja już się nie mogę doczekać. To dobrze. Damy dobrą walkę, wisimy to ludziom. Damy dobrą walkę. Nie mrugać jutro. Dokładnie. Zdecydowanie najbardziej sportowy pojedynek jutrzejszej gali. A przed nami Piotr Strus, który sporty uderzane, sporty stójkowe ma w małym palcu. Również bardzo doświadczony fighter. 16 zawodowych pojedynków, z czego 13 z nich zakończył zwycięsko, podnosząc swoją rękę do góry. Czarek nie miał łatwo na konferencjach. Atakowany przez Adriana Ciosa, przez Markę Jówko. Także myślę, że klatka to będzie miejsce, w którym odnajdzie się dużo lepiej. Strus 84 kg 200 gramów i Oleksiejczuk 83 kg 800 gramów, czyli również niewielka dysproporcja wagowa. No a teraz do pełni szczęścia. Chciałbym zaprosić was, panowie, do face to face. Pokażmy jutro, Piotrek, wszystkim, na czym polega MMA i pokażmy im prawdziwą sportową walkę. Odczarujmy to miejsce prawdziwym sportowym tego wydarzeniu i dokładnie możliwościami. Jessica jest debiutantką w organizacji Prime Show MMA, debiutantką w ogóle w świecie freakfightowym, ale po jej tarczach, po jej treningach bukmacherzy zadecydowali, że to ona jest faworytką w tym pojedynku. Tak, no nie można odmówić jej warunków fizycznych, natomiast zobaczymy, czy ten brak doświadczenia nie okaże się znamienny podczas jutrzejszego starcia. Jej przeciwniczka ma na koncie 3 stoczone pojedynki. W przypadku Jessica, jak już wspomnieliśmy, jest to debiut. Bardzo dynamiczne ciosy, no i te kopnięcia, powiem państwu, z najbliższej odległości robią robotę. Tak, są one odczuwalne z tej odległości, to prawda. Dziękujemy bardzo.
Dużo mocnych słów zostało powiedzianych na konferencji, więc jutro dziewczyny będą miały okazję rozwiązać ten konflikt raz na zawsze w oktagonie. Tak, było tam sporo złej krwi, trzeba przyznać. Zobaczymy, która ten konflikt jutro zwycięży. No w przypadku Ani poza dorobkiem trzech stoczonych pojedynków, to jest jedno zwycięstwo, dwie przegrane. Jest też długa historia w przypadku sportów sylwetkowych. Dobrze, wobec tego Jessica, zapraszam Cię tutaj i poznajmy wyniki ważenia. Kusz 64 kg 700 gramów, Ania 64 kg równiusieńko. Szanowne Panie, zapraszam Was na Face to Face. Wyglądasz na taką, co ma jaja, ale zobaczymy, czy będziesz miała je jutro. A widziałaś? Widziałaś? Nie patrzę ci w krocze. To szkoda. Nie jestem taka. Deitchman, mam wrażenie, że już na konferencji stoczył kilka pojedynków, więc ma już doświadczenie, mimo że jest debiutantem w organizacji Prime. To był sparring rozgrzewkowy pomiędzy nim a Bagietą. No i nie zapomnij o olejniku, który też wyprowadził cios w stronę Deitchmana, ale na pierwszej konferencji. Nigdy nie wiesz, nobody expects olejnik, nie wiesz kiedy wyskoczy. Ulubieniec publiczności. Ulubieniec i przede wszystkim weteran organizacji Prime Show MMA. 8 pojedynków, 5 zakończonych zwycięsko. I mimo że wchodzi do tej walki na ostatnią chwilę, to mam wrażenie, że jego skoncentrowanie jest na najwyższym poziomie. No, z Bagietą nie ma żartów. W momencie, w którym pojawia się w klatce, jest zdeterminowany, skupiony na tym, żeby zrealizować cel, jaki sobie postawił. Wydaje się, że już dzisiaj mógłby wejść do tej klatki i rozwiązać ten cały spór. Kolejny debiutant w tym zestawieniu. Także niezweryfikowany jeszcze w klatce. Debiutant o wysokiej pewności siebie. Wydaje się, że to jest taka zasłona dymna, niewiele pokaże nam dzisiaj ze swoich umiejętności, a być może właśnie powala tym jednym uderzeniem swoich przeciwników. Marek Kirimasu-Jówko, który stoczył już w swojej karierze 2 pojedynki. Niestety, póki co jeszcze bez zwycięstwa na koncie. Zobaczymy, czy jutrzejsze starcie będzie tym, które dołoży jedyneczkę do jego rekordu. A w ostatnim pojedynku 2-2 nawet otrzymywał ciosy od swojego partnera Robaliniego, więc generalnie on jest gotowy na wszystko, on jest najlepiej gotowy na ten pojedynek. Ja zupełnie zapomniałem o tym wydarzeniu, stąd mój szczery uśmiech, jaki o tym powiedziałeś. Marku, zapraszam Cię do Adriana. Zobaczymy, czy będzie czarnym koniem tego mini turnieju. Słuchajcie, no rzeczą oczywistą jest to, że jego waga może przyczynić się do zwycięstwa. Umówmy się, no każdy z chłopaków tutaj raczej szczypior, więc gdyby we czterech go wyeliminowali na dzień dobry, to szanse na pewno się wyrównają. Rewelacyjnie. Dax, nie musisz się z Markiem przytulać, możecie zrobić odstęp między sobą. My jesteśmy gotowi, zawodnicy na pozycjach, zatem sprawdźmy wyniki ważenia. Deitchman 62 kg 900 gramów. Bagieta 69 kg 700 gramów. Dax 71 kg 800 gramów. Kirimasu nie dym podczas ważenia 66,5. No i Noras, słuchajcie, 158 kg. 158,5 kg. Jak sami widzicie, jest grubo, więc zobaczymy, czy ta waga zrobi robotę. Panowie, czas na face to face. Czas na face to face. Będzie knockout, będzie knockout. Pierwszy. Gruby idzie do strzału jako pierwszy. Nie, ty będziesz. Gruby jest knockoutowany, obiecuję. Ja chciałbym przeprosić Bagietę, jeżeli mnie obciągnie, to jest wszystko git. Co? Obciągniesz mi i Kasiuszowi. Kurwa, nie p***aj mnie. Nie było p***aj tam wszystkich petardy. Będziesz po walce opierał wszystkim petardę, tylko nie mi, bo przegrasz. Widziałem, jak się brędzlował z Rafałem Pazikiem w Kiblu. Jako pietałko, to aż mu zazdroszczył. Nie sprowokujesz mnie! Nie znasz go? No to ty będziesz komu pałę obie***ła,
Nie sprowokujesz mnie. Dobrze. Hipokryto. Nie mam mikrofonu, ale jedyna k***a do bicia to tutaj ta. Panowie, zachowajcie energię na jutrzejszą wymianę ciosów w klatce. Zapraszam was frontem do kamery, pozycja bokserska. Mimo wielu próśb swojego przeciwnika utrzymał formułę bokserską, więc będzie czuł się tam jak ryba w wodzie, bo jednak kilka tych pojedynków pięściarskich Krzysztof Ryta ma za sobą. Utytułowany kickbokser i mistrz organizacji FEN, Dominik Zadora. Tak, między chłopakami jest dużo złej krwi. Będą mieli okazję jutro wyjaśnić sobie wszystkie kwestie, które nie zostały jeszcze wyjaśnione. Dwóch doświadczonych fighterów. Myślę, że może być to starcie równego z równym. No, chyba nie te. Słuchajcie, jeszcze. Poprosimy o wyniki ważenia Ryty. 84 kg 600 gramów. Zadora 84 kg 200 gramów, czyli mniej niż pół kilograma różnicy. Mówiłem o tym, że będzie to starcie równego z równym. Panowie, zapraszam, czas na face to face. Polecie. Już jutro, będzie cię główka bolała. Za to k***a kopnięcie, jutro jesteś tak po p***e, sobie nie zdajesz jeszcze sprawy, Leszczu. Panowie, dziękujemy. Pozycja bokserska, frontem do kamery. Panie i panowie, Adrian! Cios! Jak widać, postać niejednoznaczna, która potrafi wzbudzić emocje w widowni. Adrian Cios, mający na swoim koncie 10 pojedynków i bilans 5 zwycięstw do 5 porażek, więc będzie to dość istotne starcie, które stoczy jutro, bo to ono w końcu przechyli szalę na którąś ze stron. Można powiedzieć, że persona non grata, jeśli chodzi o widzów zgromadzonych w Ostrowcu Świętokrzyskim. No i człowiek, który zwiedził już chyba wszystkie federacje freak fightowe w kraju. Na pewno wszystkie największe. Powitajmy jego przeciwnika, jest nim Filipek Marcinek! I co ciekawe, w przypadku Filipka również 10 starć, natomiast w tym wypadku mamy lekką dysproporcję, bo są to 4 zwycięstwa do 6 porażek. I Damian Dekarpi Kasprzak na tarczach. Tak, to co ich łączy, to jest, są to dwóch zawodników z bardzo dużym doświadczeniem na walkach we freak fightach. Natomiast to co ich dzieli, to to, że Filipek dużo nie mówi, ale on na pewno serce odda w klatce. Cios 86 kg, Filipek 73 kg. Wow, no tu mamy sporą różnicę. Panowie, widzę, że jesteście nakręceni, zatem trzeba przejść do tego, na co wszyscy czekają. Face to face. Panowie, dziękujemy. Pozycja bokserska frontem do kamery. Cios nakręcony, Filipek niezwykle spokojny.
Dobra, to już przechodzimy od razu do Adriana Ciosa. Adrian, mam wrażenie, że ty reakcją publiczności się tylko nakręcasz. Ty lubisz czerpać złe emocje i przenosić je do klatki. To mnie karmi, kocham nienawiść. K***a, macie gwizdać i mnie wyzywać. Dzięki temu tu jestem tam, gdzie jestem. Cieszysz się, że w końcu dojdzie do pojedynku z Filipkiem. Długo ten pojedynek był planowany. W końcu ostatecznie dojdzie do skutku na Prime. Słuchaj, pierwszy raz mam ochotę z kimś się nalać, a nie rozmawiać. To jest jakiś tam etap mojej drogi. Słodki chłopak, ale jutro zostanie ciężki w***dol i to wszystko. Słuchajcie, jebać Adriana Ciosa, wpadajcie jutro, postaram się spuścić mu jak największy w***dol. Jaroniewską, ale w tym pojedynku poza aspektem stricte sportowym jest duży ładunek emocjonalny. Tak, wracając do statystyk, które już poruszaliśmy dzisiaj wielokrotnie w przypadku każdego z zawodników. Marianna Schreiber, dwie stoczone walki, równy bilans, czyli jedno zwycięstwo, jedna przegrana. To, co może być jej gigantyczną przewagą, no to dostrzegalna gołym okiem różnica wieku, która wynosi aż 20 lat. Niepokonana Gocha Zwierzyńska. Tak, tak, dumne 2-0, rekord, 2 zwycięstwa, 0 porażek. Zobaczymy, czy dwójka zostanie zamieniona na trójkę. Ja myślę, że Gocha zamieniłaby bez problemu te dwie wygrane na jedną wygraną z Marianną Schreiber. Dzisiaj Gocha nie zaskoczyła, ponieważ starym zwyczajem nie pokazuje zbyt wiele, chociaż dobra, odwołuję to, co powiedziałem, bo jednak ten lewy prosty jest tam trochę siły włożonej. Ostatnim razem pamiętam, że zdradziła dużo mniej podczas mediatreningu. Schreiber 66,5 kg. Gocha równe 70 kg. Szanowne panie, zapraszam na środek sceny, czas na face to face. Ja myślę, że to jest jedyny sportowy pojedynek jutrzejszej gali, a jedna z nas, jeżeli wygra, ma przepustkę do UFC. Bartosz Szachta naładowany. No panowie mają co wyjaśnić sobie jutro w oktagonie. Doświadczony zawodnik, walk na gołe pięści. Jedna walka stoczona na gali IFM Show. Tak, Bartu tutaj wchodzi z rekordem jednego zwycięstwa, dwóch porażek, więc spora dysproporcja doświadczenia, jeśli chodzi o kwestie rekordowe. Spory rekord, spora dysproporcja, natomiast to doświadczenie naprawdę może przyczynić się do odnotowania kolejnego zwycięstwa w jutrzejszej walce. Pierwszy cios w tej konfrontacji już padł na drugiej konferencji, więc myślę, że Alan będzie chciał udowodnić, że to jego będzie ten ostatni cios tej konfrontacji. Alan dał się poznać już z tej strony, która no właśnie potrafi zaskoczyć w klatce i na przykład skończyć przeciwnika w niezwykle szybki i spektakularny sposób. Nakręcony, ale widzowie zadają sobie pytanie, czy głowa w tym pojedynku będzie na swoim miejscu, bo jeżeli ta głowa będzie na swoim miejscu, to Alan może pokazać naprawdę duże widowisko w klatce. Wielkie dzięki, Alan. No ja wobec tego, panowie, zapraszam was tutaj na pozycję. I poznamy teraz wyniki ważenia. Szachta 90 kg, Alanik 91 kg, 600 gramów. Dopełnijmy tej historii. Jeżeli chodzi o face to face, to tutaj nie będzie face to face'a, nie przedłużymy go. Tak, bo jeszcze mamy zadymę przed sobą, panowie. Ale widzę, że to jest nieuniknione, więc chyba nie damy rady powstrzymać panów, żeby spojrzeli sobie w oczy. Będzie wojna. Będzie bardzo wojna. Będzie wojna i o to chodzi. Ja niepotrzebnie brałeś. Zobacz, co, o ciebie? Niepotrzebnie brałeś. Panowie, zostawimy trochę na później. Będziecie mogli się wygadać już za chwilę podczas zadymy. Drodzy widzowie, już za chwilę po ceremonii ważenia odbędzie się program Zadyma, gdzie Alan i Szachta spojrzą sobie głęboko w oczy, panowie, i odpowiedzą, dziękujemy, na wszystkie pytania. Złote dziecko polskich freak fightów. Objawienie, bo już i takie hasło słyszałem.
kradł się przebojem do świata freakfightowego. Najpierw wygrana z Pasutem, później wygrana w wielkim turnieju o 1 000 000 złotych. No i teraz walka nie z byle kim, bo z samym królem. No słuchajcie, Tazy zdobył freakfighty szturmem. Na ten moment 7 walk, tylko jedna porażka, 6 zwycięstw. Ja myślę, że wszyscy fani Free Fightów zdają sobie sprawę z tego, jak utalentowanym zawodnikiem jest. Casio, 14 pojedynków, 10 zwycięskich, 4 porażki na tarczach Andrzej Chramyka. Jak powiedziałeś, Adrian, no to jest totalnie formuła Casiusza. Na jego poprzednia walka skrzyżowane rękawice z legendą polskiego boksu. No i nie byle jakie rękawice, bo to są słynne rewale, czyli ósemki. Bardzo twarde rękawice, w których naprawdę można szybko znokautować swojego przeciwnika. Tak, prawda jest taka, że ósemki niezwykle szybko przechodzą przez gardę. Są to rękawice przede wszystkim mniejsze, stąd też tutaj większa opcja na penetrację i strzał centralnie w twarz. Tak jak dobrze wiemy, też Casiusz ciosów się nie boi. Nie jest zawodnikiem, który pęka potem, kiedy dostanie strzała. Więc jestem niezwykle ciekawy wyniku jutrzejszego starcia. I co ważne, Casiusz był widoczny na macie, był widoczny na treningach, więc on do tej walki nie próżnował. Tazy 92 kg 700 gramów, Don Casio 96 kg. Różnica jest, nie jest gigantyczna. Zobaczymy, czy przeważy podczas jutrzejszego starcia. Tazy, Don Casio, zapraszam Was na Face to Face. Zastępca króla, zastępca. Na razie zastępca i będzie tak już do końca. Tak, tak. Idę po Ciebie. A co się boisz? Co się boisz? Już wymiękłeś, co? A już oczka bolały. Jesteś wolny jak mucha smole. Bolały. Jesteś wolny jak mucha smole. Nie potrzebujesz kogoś. Dojadę cię. Ty mnie. Jeszcze się nie urodził taki. Tak, tak, tak. Zawsze tak mówisz. Ale cały czas, zobaczymy. Ty będziesz do przodu, ja do przodu, to zobaczymy. Kula, czy to jest jakaś dodatkowa mobilizacja przed tym pojedynkiem? Tak, zawsze marzyło mi się walkę w boksie. Mam ją z Casio zajebiście, moja pierwsza walka zawodowa. Pokonuję go, który miał chuj walk bokserskich, a moja pierwsza walka, ja to jeszcze wygram team. No jak się czujesz w tych rękawicach? Czy ty czujesz siłę tych rękawic? Czy ty czujesz, że ten pojedynek nie będzie odbywał się na pełnym dystansie? Może być, czy będzie knockout, czy będą punkty, nieważne. Liczy się zwycięstwo. Rękawice są ósemki, dosyć małe, więc mogę go ustrzelić na żeberka. To jeden twarz Don Casio. No jak mówię o żebrach, to już jeden taki mówił i to dwukrotny mistrz świata, że mnie na dół strzeli, więc no raczej wątpię. Fajna droga jest Tazego, no ale teraz ona się zakończy. Ale niech się cieszy, że król mu da kubeł zimnej wody na mordę niż kto inny, bo możliwe, żeby sobie nie poradził, a tak to u nas są te emocje w miarę wyważone, wiadomo, ale no jutro już nie będzie tam żadnych miłych słówek, tylko no będzie po prostu w p***u, nie? Widzę tylko twoją twarz, jakbym spalił dobry hasz. Zapomniałem skąd cię znam, zapomniałeś skąd mnie znasz. Skąd mnie znasz? Tutaj mi dobrze, nie ruszam się więcej. Nie, nie. Pytałeś o miejsce, masz miejsce pierwsze.